Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj omawiamy to, w jaki sposób pomagać uczestnikom waszych szkoleń, warsztatów, sesji Action Learning czy programów rozwojowych. Rozwijać jedną z kluczowych umiejętności według Google, według tej listy, którą korporacja Google zdefiniowała tych kluczowych umiejętności dla menedżera. I numer 6 na tej liście to umiejętność pomagania innym w rozwoju. Powiem za chwilę, o co chodzi w tej umiejętności, a potem podam kilka wskazówek. Które mogą pomóc Wam w roli trenera, coacha, aerowca, facilitatora, może menedżera, żeby uczestnicy Waszych spotkań, warsztatów, szkoleń uczyli się tej umiejętności w duchu Action Learning. Pierwszym takim fundamentalnym elementem Action Learning, który rozwija tę umiejętność, jest to, że ludzie pracują nad swoimi realnymi, prawdziwymi wyzwaniami problemami. Spotykają się w grupie, w której albo pracują nad jakimś swoim zespołowym problemem, wyzwaniem, działowym, organizacyjnym, albo wnoszą swoje indywidualne problemy, wyzwania. Wyobraźcie sobie grupę menedżerów, która spotyka się raz w miesiącu po to, żeby obgadywać swoje realne, prawdziwe wyzwania i jednocześnie uczyć się z tego. A te wyzwania najczęściej są właśnie indywidualne, wnoszone przez poszczególne osoby po to, żeby w całej grupie móc zanalizować te problemy, dojść do tego, gdzie leży ich setno i wypracować najlepsze możliwe rozwiązania. Więc jeśli ktoś wnosi jakieś wyzwanie, to inni ludzie pomagają temu drugiemu człowiekowi w rozwoju. Pomagają w tym, żeby mógł rozwiązać ten problem jak najlepiej, i żeby wyciągnął z, tego, z tej sytuacji wnioski dla siebie, które pomogą mu na przyszłość, pomogą mu być lepszym rozwiązywaczem problemów w organizacji. I w ten sposób ludzie uczą się, jak pomagać innym w rozwoju. Uczą się przez pomaganie innym w rozwoju. Jest jeszcze jeden ważny element, który wydarza się w trakcie tych spotkań. Otóż, kiedy ludzie pracują nad tymi wyzwaniami, problemami, pomagają sobie nawzajem w rozwoju, to jednocześnie uczą się o tym, jakiego rodzaju wyzwania, są u innych pracowników ich organizacji. Często taka informacja zwrotna, która pojawia się na koniec sesji Action Learning, to jest: Nie wiedziałem nawet, że Wy się mierzycie w Waszym dziale z takimi problemami. Nie wiedziałem, że ty, u Ciebie się pojawiają takie wyzwania. Ci menedżerowie, często z różnych y, części organizacji, w ogóle ważne, żeby te grupy były maksymalnie różnorodne, uczą się o tym, jakie wyzwania w ogóle się pomaga, pojawiają w organizacji, z jakimi wyzwaniami inni ludzie się mierzą. I uczą się tego, w jaki sposób pomagać innym w rozwoju w obliczu różnorakich wyzwań, nie tylko takich, z którymi oni sami się mierzą, ale różnych, różnej natury, różnego natężenia, różnej siły, związanych z różnymi obszarami pracy w organizacji. Więc gdybym tutaj miał dać jakąś wskazówkę dla Was, to organizujcie ludziom takie spotkania, na których będą robić dwie rzeczy. Po pierwsze, będą rozmawiać o swoich realnych, prawdziwych, ważnych problemach, pomagać sobie nawzajem w rozwiązaniu ich, i uczyć się, jak robić to lepiej. Czyli będą uczyć się pomagania innym w rozwoju w trakcie pomagania innym w rozwoju. Drugim kluczowym elementem Action Learning jest to, że w trakcie tych spotkań skupiamy się na zadawaniu pytań. Mamy tę regułę, że w trakcie dyskusji, w trakcie spotkania, kiedy omawiamy jakiś ważny problem, to wszystkie stwierdzenia formułujemy tylko w odpowiedzi na pytania. Ludzie posługują się wyłącznie pytaniami. I odpowiedziami na pytania. Pracujemy jako zespół. Pytanie może zadać każdy każdemu w dowolnym momencie. Często to dla ludzi jest trudne. Często ta reguła bywa na początku wyzwaniem dla menedżerów, nawet top-menedżerów, liderów, specjalistów. Oni w procesie ich edukacji czy swojego doświadczenia świata, pracy w organizacji często byli oduczani zadawania mocnych pytań, trafnych, otwartych pytań, raczej byli uczeni udzielania odpowiedzi. Więc w trakcie sesji Action Learning uczą się na nowo, a wiemy właściwie z tych wszystkich rozwojowych nurtów: coachingu, mentoringu, że zadawanie pytań właściwie jest kluczową umiejętnością. Jeśli pomyślicie o coachingu, no to on właściwie skupia się, no niemalże tylko na zadawaniu pytań, nawet jeśli coach robi jakieś inne rzeczy, zresztą podobnie w action learning, zaprasza do czegoś swojego klienta, to zawsze gdzieś potem pada jakieś pytanie. Dobrze, jeśli to będą mocne, trafne, otwarte pytania. Ponieważ to dla ludzi w ogóle w organizacjach jest trudne, to oni w trakcie z tych sesji Action Learning mają okazję się tego uczyć. Rozwijają w ogóle myślenie pytaniami. Rozwijają taką umiejętność, że żeby komuś, zamiast komuś gadać i w ogóle wykładać coś i narzucać i podawać instrukcje, zadają pytania, angażują tę osobę do myślenia, tak jak to robimy właśnie w tych wszystkich rozwojowych formach. No i znowu, gdybym tutaj miał jakąś wskazówkę podać do pracy... To w trakcie, kiedy będziecie zapraszać waszych, uczestników Waszych spotkań do tego, żeby rozmawiali o swoich ważnych problemach, starajcie się ich nakłaniać do tego, jakoś zapraszać w pewien sposób, żeby zadawali pytania, myśleli pytaniami. Nie tylko, żeby w taki klasyczny sposób odpowiadali na Wasze pytania, bo to się dzieje w wielu różnych formach. Prowadzący zadaje pytania, no i uczestnicy odpowiadają. Ale tutaj jest ważne, żeby oni zadawali pytania najlepiej sobie nawzajem, żeby angażowali się nawzajem, angażowali nawzajem swoje myślenie nie tylko sobie właśnie wykładając to, co mają w głowach ale zapraszając siebie do, do udziału, żeby uczyli się, jak formułować otwarte, mocne pytania zamieniać zamknięte pytania na otwarte. Trzecim takim charakterystycznym elementem action learning, który pomaga rozwijać tę umiejętność pomagania innym w rozwoju, jest skupienie na różnorodności. Już wspomniałem wcześniej, że dobrze by było, gdyby te grupy action learning były różnorodne pod kątem kompetencji, doświadczeń, wieku, hierarchii w organizacji być może, może nawet płci i stylów myślenia. Im większa różnorodność, tym większe uczenie się i więcej różnych perspektyw na omawiany problem. I kiedy grupa jest różnorodna, i w tej grupie ujawniane są myśli, Poszczególnych członków, to znaczy, co oni myślą o problemie, jak widzą ten problem, co myślą, że może być rozwiązaniem, ale przede wszystkim z jakich różnych perspektyw widzą te sytuacje. Tak jak mamy w Action Learning takie narzędzie, w którym zapraszamy uczestników do tego, żeby powiedzieli, gdzie widzą setno problemów w danej sytuacji. I nagle okazuje się, że każdy w grupie słyszał tę samą prezentację problemu, każdy w grupie uczestniczył w tej samej dyskusji od kilkunastu minut, a jednak każdy podaje inne. Źródło tego problemu, inne setno tego problemu, gdzie indziej widzi ten prawdziwy problem. I w tym momencie ludzie, ludzie uczą się, że ich własna perspektywa nie jest jedyna, nie jest najważniejsza nie jest jedyną właściwą, którą trzeba narzucać innym, tak jak to często w spotkaniach biznesowych się dzieje, kiedy ludzie przeciągają linę, mówiąc metaforycznie, między sobą i starają się narzucić sobie nawzajem swój styl myślenia, nawet jeśli to robią delikatnie i w ogóle w jakiś uprzejmy i, i miękki sposób, to często jednak do tego to się sprowadza. Ktoś wypowiada swoją perspektywę, ktoś inny na to nakłada swoją. Tutaj chcemy, żeby ludzie korzystali z tej różnorodności, która w grupie jest i żeby ta różnorodność, nie była przeszkodą, wręcz przeciwnie, żeby była wartością. No i tak to jest w tym pomaganiu innym w rozwoju, w coachingu czy w mentoringu, że czasem trzeba wyłączyć swoją perspektywę. Mówimy w coachingu o wyłączaniu swojej mapy, czyli swojego sposobu myślenia. To dla ludzi w organizacjach, zwłaszcza na liderskich, menedżerskich stanowiskach, znowu często jest wyzwaniem, bo oni nie do tego byli przyzwyczajani. Byli przyzwyczajeni raczej do włączania swojej mapy, często instruowania, zarządzania jakimiś sytuacjami, decydowania o jakichś sytuacjach. A tutaj nagle się okazuje, że trzeba postawić na tę perspektywę drugiej osoby włączyć uważność na jej perspektywę, a nie tylko na, na naszą. Kiedy jestem menedżerem, liderem, to nie jest oczywiście tak, że moja perspektywa w ogóle jest nieważna. Oczywiście, że jest istotna, ale muszę mieć tę uważność. Kiedy położyć silniejszy nacisk na moją perspektywę, kiedy to jakoś wyważyć, a kiedy w ogóle skupić się na perspektywie drugiej osoby. Więc znowu, wskazówka jest taka: ujawniajcie w trakcie spotkań grupowych to, jak ludzie myślą o tym, o czym rozmawiają: o sytuacji, o problemie, gdzie widzą sedno problemu, jak widzą jakieś zagadnienie. Najlepiej niech to krótko zapiszą i odczytają, to dość dobre narzędzie, żeby zwięźle pokazać różne perspektywy. Wtedy będą się uczyć o tym, że ludzie mają różne perspektywy i że to w ogóle jest wartość. Tak jak w układaniu puzli, puzle mają wiele elementów, które tworzą jedną całą układankę. I tak kiedy ludzie rozwiązują problem, to mają jakiś jeden puzel tej układanki. Ktoś inny ma inny puzel, ktoś inny, jeszcze inny puzel. I te puzle często trzeba złożyć razem. Żeby tę układankę ułożyć. W opisie tej umiejętności jest taki, taka, taki dopisek, że ten menedżer, który posiada tę umiejętność, dostrzega wysiłki innych. No i w action learning mamy ten, ten element treningu indywidualnych umiejętności liderskich, gdzie ludzie na początku mówią, co jest dla nich ważne, co chcą w sobie rozwijać jaką umiejętność z obszaru współpracy i komunikacji, mogą tego poużywać na spotkaniu, a na koniec podjąć refleksję, poszukać przykładów i Dać innym informacje zwrotne na temat ich umiejętności i posłuchać informacji zwrotnych na temat własnych umiejętności. To jest element dostrzegania wysiłków innych, bo jeśli ja na koniec mam powiedzieć jakąś informację zwrotną do drugiego człowieka na temat tego, co jest dla, nich, co, co jest dla niego ważne, czego on sam niejako szuka na taki temat, na który szuka odpowiedzi, chciałby się czegoś dowiedzieć, to muszę znowu włączyć uważność na jego, mówiąc po staropolsku, performance. Czyli na to, co robi, na jego wysiłek, na jego jakby wynik pracy w tej grupie, na to, co wkłada do tej grupy, żeby na koniec jakąś informację zwrotną dać. Więc wskazówka jest taka: w Waszych sesjach, w Waszych warsztatach, w Waszych spotkaniach nakłaniajcie ludzi do udzielania sobie nawzajem informacji zwrotnej. Najlepiej na taki temat, czy w odpowiedzi na takie pytanie, które zadaje odbiorca tej informacji zwrotnej. Żeby ludzie mówili odbiorcom tych informacji to, co jest dla nich ważne, na ten temat, który jest dla nich ważny. Oczywiście to, co jest ważne dla tego, kto udziela informacji zwrotną, też jest istotne i w ogóle można o tym powiedzieć, ale tu jest jednak dostrzega wysiłki pracowników, czyli udziela informacji zwrotnej nie jakiejś takiej przypadkowej, która przyjdzie mu akurat do głowy. Ale mówi temu pracownikowi, co jest dla niego ważne, coś w związku z tą jego pracą, z tymi wysiłkami, które podejmował. I ostatnia rzecz. Jest też w opisie tej umiejętności ten element rozmowy o wynikach pracowników, czyli nie tylko dostrzeganie wysiłków, ale też rozmowa o realnych, konkretnych wynikach. Pamiętajcie, że w sesjach Action Learning nie chodzi właściwie nigdy o to, żeby temat obgadać, żeby temat przegadać. Zamknąć laptopy, wyjść z sali konferencyjnej, szkoleniowej, albo wylogować się z Teamsów i zalogować się na kolejne spotkanie. Czy w ogóle można się zalogować na kolejne spotkanie? Ale zawsze chodzi o to, żeby podjąć realne działania podejmować konkretne, wymierne działania po tych sesjach, po tych spotkaniach, bo to nie są tylko rozwojowe sesje ale spotkania prawdziwych ludzi, którzy rozwiązują prawdziwe problemy. Oni podejmują realne działania między tymi spotkaniami, a na kolejne spotkania przychodzą już z czymś. Albo i nie przychodzą, ale zawsze dostają pytanie, co zrobiłeś do no, ostatniej sesji, co jakie działania podjąłeś, jaki był wynik tych działań, jakie były efekty, czego się z tego nauczyłeś? O problemie, o organizacji, o wprowadzeniu zmiany, o współpracy z innymi, albo czego się z tego nauczyłeś o samym sobie. Więc istotą action learning jest też podejmowanie realnych działań i niejako zdawanie sprawy z tego, nie tylko pod kątem rozliczania jakby z tych działań, ale szczególnie pod kątem uczenia się, żeby zobaczyć, jaka jest relacja między tym, co zrobiłem, i konsekwencjami tego, co zrobiłem, czego mnie to uczy na przyszłość. Więc oni, rozmawiając w grupie, oni, czyli ci uczestnicy, rozmawiając w grupie o jakichś swoich działaniach, uczą się tego, jak rozmawiać o działaniach, jak rozmawiać o wynikach, o podjętych, realnych, konkretnych czynnościach, aktywnościach w organizacji i o tym, co to przyniosło. Robią to w grupie i uczą się tego, jak mogą to robić z innymi w swoim zespole, ze swoimi podwładnymi. A, jest jeszcze jedna rzecz, która przypomniała mi się, właściwie nie miałem tego na liście, ale przypomniała mi się teraz, jak do Was gadam. Otóż jest jeszcze jedna rzecz, która jakby rozwija tę umiejętność pomagania innym w rozwoju. Otóż Coach Action Learning. Właściwie po amerykańsku czy po angielsku nazywa się The Learning Coach. On się skupia na uczeniu się, czyli właśnie na rozwoju. Zadaje pytania, udziela informacji zwrotnej, pomaga innym włączać się w regułę pytań i odpowiedzi. W ogóle pomaga w uczestnictwie w tej sesji i pomaga wyciągać wnioski, żeby to uczestnictwo było jeszcze bardziej produktywne, przyjemne, satysfakcjonujące. Jeśli on to robi i to jest proces Action Learning, tych sesji jest ileś w trakcie tego spotkania, to inni ludzie podłapują to, co on robi, słyszą jego pytania. Otwarte, mocne, trafne, bo coach action learning jak wie co robi, to wie jak takie pytania zadawać. Jeśli oni słyszą tych pytań ileś, to pod, uczą się tego jak takie pytania zadawać. Jeśli słyszą jakiegoś rodzaju informacje zwrotne, przykłady, które coach daje też innym na temat ich umiejętności liderskich, to uczą się jak to robić. On jest modelem tych zachowań, które pomagają innym w rozwoju, bo on jest od tego, żeby pomagać tej grupie w rozwoju. Więc bądźcie też modelami w swojej pracy. W pracy trenera, coacha, facilitatora, może menedżera też. Bądźcie modelami, po prostu róbcie te elementy, które pomagają innym w rozwoju. Udzielajcie informacji zwrotnej, dawajcie przykłady, doceniajcie wysiłki, zadawajcie pytania. Jeśli to się będzie działo i będzie powtarzalne, to będzie tworzyć pewną kulturę pracy i inni będą się od was tego uczyć. Dobra drodzy, wystarczy tego gadania. Mam nadzieję, że to Wam wnosi wartość. Jakoś podsuwa pewne konkretne wskazówki do pracy. Napiszcie w komentarzach, czy tak, czy nie i w ogóle co sobie z tego bierzecie. Będzie mi miło. Dajcie łapkę w górę, jeśli to wnosi Wam wartość, i subskrybujcie kanał, jeśli macie ochotę, żeby YouTube podpowiadał wam kolejne takie nagrania, kiedy go odpalicie. Trzymajcie się ciepło, bo kiedy to nagrywam, to jeszcze zima na dworze. Miejcie się jak najlepiej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa.